Myślicie, że Jezus był tak naiwny, że nie wiedział, co to znaczy celnik? Myślicie, że Jezus nie wiedział, kim jest ten człowiek, który siedzi na komorze celnej? Jezus nie wiedział, czym się zajmuje, w jaki sposób zarabia na życie? Oczywiście, że wiedział. Oczywiście, że wiedział. Pewnie przed nikim grzech Mateusza nie był tak jasny i tak wyraźny, tak konkretny, jak przed Jezusem. I kiedy właśnie to sobie uświadamiamy, to dopiero wtedy rozumiemy, na czym polega miłość Boga do mnie. Że Bóg widzi we mnie dobro wtedy, kiedy nikt go nie widzi. I kiedy ja sam właściwie nie mam prawa go widzieć w sobie. To on ciągle widzi we mnie dar Boga. Widzi też mój grzech. I zobaczcie, w jakich kategoriach o nim mówi. Kiedy jest już zaczepiony przez faryzeuszy, dlaczego poszedł do Mateusza, to odpowiada, bo lekarza potrzebują ci, którzy się źle mają. Nie? To znaczy, widząc zdrajcę i złodzieja, Jezus nie widzi zbrodni, nie widzi przestępstwa, widzi chorobę. W każdym razie nie chce się zachowywać jak oskarżyciel, prokurator, sędzia, tylko jako lekarz. Jako lekarz.